Wolsa miał zrobić strajk, nie zrobił, przyjechał motorówką już później. Potwierdza to, nie... Ja bym musiała nie przerywać, bo to szkoda czasu na to. Zamiast zrobić strajk, pojechał do dowództwa marynarki wojennej w Gdynie. Po co? Stamtąd przywieźli jego motorówką, kiedy już strajk, jak Borusewicz powiedział, potężny strajk trwał. Potwierdza to w ubiegłym roku, 31 sierpnia, na plebanii księdza Jankowskiego sam Tadeusz Fiszbach w obecności 10 innych osób i w obecności księdza Jankowskiego. Wałęsa kończył, przyjechał na strajk, trzeciego dnia jego zakończył, bo osiągnął swój cel. Przywrócono do pracy Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę i wytargowaliśmy 1500 zł z 2000 dla każdego pracownika, ale tylko Stoczni Gdańskiej. Przypominam, że wówczas stały wszystkie stocznie i nie tylko stocznie na Wybrzeżu, ale i całe Trójmiasto. Skompromitował wolne związki zawodowe. Ktoś krzyknął do niego: Lechu, nie podpisuj, bo jest szansa zalegalizowania WZZ-u. Odpowiedział: głupi jesteś, dyrektor nam dał więcej, jak myśmy żądali. I odśpiewano hymn, przychodzimy, wychodzą wszyscy, oczywiście na wołanie, że wszyscy mają być, bo strajk jest zakończony. Idzie do dyrektora i zatrzymuje się na schodach przed wejściem do budynku dyrekcji, bo ludzie posiadali z powrotem na odśpiewanie hymn w stali, a potem posiadali na bruku. Odwrócił się do nich i powiedział: jazda do domu, na co czekacie? Ja się zobowiązałem u dyrektora te 3 dni odpracować. Czekacie, że was straż wyprowadzi? Ludzie zaczęli wychodzić.